My wypełniamy to, co Pan nasz Jezus Chrystus powiedział. To, co wspomniałem, że w pewnym momencie, kiedy zauważył, kiedy uczniowie przyszli do Niego z pewnym problemem i mówią, nie mają co jeść, ludzie są głodni, Jego odpowiedź była bardzo konkretna, wy dajcie im jeść. Później sam interweniował i cudownie rozmnożył. Chleb mamy też w Piśmie Świętym, w Ewangelii, przekazy o tym, że kiedy człowiek był głodny, to i rozmnażał ryby, dawał chleb poprzedni człowiekowi, który tego potrzebował. I my naśladujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa. Stąd jest ta inicjatywa. Staramy się wyjść naprzeciw potrzebom człowieka, który bardzo często jest i ziębnięty, schorowany, opuszczony. No i niestety w naszym społeczeństwie też zdarza się taki, który nie ma tej ciepłej strawy. Więc dlatego myśl była taka Caritasu naszego, ażeby otworzyć tutaj ośrodek, aby tym osobom, które są potrzebujące, dać ciepłą strawę. Znajdujemy się, jak tu widzicie, w kuchni, gdzie szykowany jest akurat poczęstunek dla gości, którzy przybyli na poświęcenie, ale mówią mi, że już ta kuchnia działa i że ta stołówka już człowiekowi spragnionemu i zgłodniałemu daje jeść. Pan Jezus nam powiedział, ubogi zawsze będziecie mieli wśród was. I my widzimy w całej historii, niezależnie jakie społeczeństwa były bogate, to zawsze biednych mieliśmy wokół siebie. Mało tego, Pan Jezus niejako identyfikuje się z tymi ubogimi, mówi, cokolwiek zrobiliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście to uczynili. Przychodząc pomocą człowiekowi w potrzebie, my niejako samemu Bogu przychodzimy z pomocą i to jest bardzo piękne. Podstawowa rzecz, tak bym powiedział, to jest zagwarantować to, co jest potrzebne do życia. To jest chleb powszedni. My możemy podejmować inne akcje, jak najbardziej, ale jak człowiek jest głodny, to trudno mówić o realizacji jakichś innych, bardzo szlachetnych, wspaniałych programów. Ale pierwsze trzeba mu dać jeść. Należałoby walczyć z bezrobociem chociażby. To jest też bardzo ważne. Programy, które by rozwijały zakłady pracy, żeby powstawały nowe miejsca pracy. To jest wszystko jak najbardziej potrzebne. Ale wiemy, że bardzo często bywa tak, że człowiek nie zawsze z własnej winy, albo też i może czasami jest mało zaradny, różnie to w życiu bywa, znajdzie się w takiej sytuacji, że jest biednym, potrzebującym. Naszym obowiązkiem jest takiego człowieka wesprzeć i wspomóc.